została ustalona na całym świecie. Audycja filmowa. Bardzo długo czekał. Generalnie chodzi o zachęty finansowe. To jest, mam wrażenie, to słowo klucz, które tutaj już padło, które mają zachęcić też zagranicznych producentów do finansowania w Polsce. Czyli powiedzieliśmy, że powstanie Polski Fundusz Audiowizualny. Te pieniądze z Polskiego Funduszu Audiowizualnego będą przeznaczone dla kogo i w jaki sposób będą rozdzielane? Czy to będzie tak jak na przykład budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że będą jakieś eksperckie komisje, które będą oceniać dany scenariusz, czy nie? Czy to właśnie pieniądze będą przeznaczone raczej dla wszystkich, którzy spełnią określone warunki? Założeniem tego projektu ustawy jest to, żeby rzeczywiście korzystali z tego głównie polscy producenci, tak? Bo to polscy producenci będą realizowali własne projekty krajowe, więc to jest po pierwsze skierowane do projektów, które są projektami krajowymi, produkcje krajowe, koprodukcje międzynarodowe, ale także serwisy, tak zwane serwisy, czyli te produkcje, które są najczęściej dużymi projektami filmowymi ze Stanów, z innych krajów europejskich, ale także w ostatnim czasie przecież coraz częściej pojawiają się projekty duże z Indii, z Chin albo z Korei, oczywiście południowej. Tak naprawdę ukierunkowanie jest na to, żeby po pierwsze było bardzo szerokie spektrum tych projektów, które mogą się kwalifikować do tego. Dwa, to będą oczywiście filmy fabularne, duże filmy dokumentalne, ale także według tego, co jest teraz zapisane w tym projekcie, wysokobudżetowe seriale telewizyjne, choć tutaj już od razu z góry trzeba chyba dodać, że nie każdy będzie musiał ubiegać o tę refundację kosztów w gruncie rzeczy, bo ta zachęta jest refundacją. Kto nie będzie, no między innymi nie będą mogli o to się ubiegać według tego, co jest zapisane obecnie w projekcie nadawcy, szeroko pojęci nadawcy telewizyjni. Także te podmioty, które realizują tego typu zadania w swojej działalności, to te spółki niestety nie będą się mogły ubiegać. Nie będą się mogły według projektu ubiegać firmy, które prowadzą różnego rodzaju usługi VOD i tego typu historie. Więc jakby jest oczywiście, wydaje nam się, że jakby głównym celem było to, żeby skierować te środki na jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli te przedsiębiorstwa, które głównie funkcjonują na polskim rynku audiowizualnym i dzięki temu te firmy będą mogły się o wiele lepiej rozwijać, realizując czasami usługi na rzecz większych projektów i większych producentów zagranicznych, ale dzięki temu będą mogły redukować koszty, tak jak robią to inne kraje i producenci w innych krajach obecnie, i dzięki temu zwiększać swoją konkurencyjność na rynku europejskim. To jest jakby podstawowe przesłanie, które niesie ze sobą ten projekt. Prawda, to jest faktycznie tak, że producenci na tę ustawę czekali, to znaczy co dla ciebie, jako dla producentki ta ustawa zmieni? Czy absolutnie tak, jest to coś, o co zabiegaliśmy od bardzo, bardzo dawna. I oczywiście ja jakby specjalizuję się w bardzo konkretnych produkcjach, to są głównie te produkcje wielokrajowe, zagraniczne i koprodukcje, w których najczęściej jest to, tak jak Tomek wspominał, jedno z pierwszych pytań, które się pojawia w rozmowach, jeżeli walczymy o jakikolwiek projekt. Ja akurat o nie faktycznie walczę, nie czekam na nie, tylko jakby sama się o nie upominam, sama bardzo często próbuję zdobywać te, które gdzieś tam się pojawiają na horyzoncie. I też bardzo często nie udaje nam się je zdobyć właśnie jakby przez jakiś pewnego rodzaju niedobór w źródłach finansowania, a to absolutnie skwalifikowane jako źródło finansowania, więc my bardzo często z dużą zazdrością patrzymy na naszych kolegów, którzy z automatu jako pierwszą pozycję w tych planach finansowania właśnie uwzględniają zwroty i z dużą zazdrością, bo po prostu przegrywamy z nimi. Jakby nawet jeżeli gdzieś tam w kosztorysach wydaje nam się, że jesteśmy troszkę tańsi od niektórych krajów, to jednak ta dysproporcja jakby w tym, że tutaj następuje ten zwrot, powoduje, że po prostu ta część zdjęć przechodzi do zupełnie innego kraju. I faktycznie jakby my na nie czekamy, głównie jakby przy tych produkcjach, które jakby mają szansę ściągnąć część zdjęć do Polski, a tych pojawia się coraz więcej, bo to zaplecze mamy fantastyczne. I w ostatnich latach faktycznie kilka dużych
dużych projektów zrobiliśmy, coraz więcej ich się pojawia. Jest to jeden z czołowych argumentów, dlaczego one nie miałyby odpłynąć właśnie do Rumunii, do Węgier, do innych krajów ościennych, które cenowo są bardzo do nas podobne, a jednak jakby bardzo skutecznie wykorzystują ten jeden argument. To spójrzmy tak konkretnie, kto w poprzednich latach, czy nawet w zeszłym roku, w 2016 roku tutaj u nas robił filmy, bo też taki artykuł pojawił się na Film Commission Poland, gdzie wy zebraliście tych zagranicznych twórców, którzy jednak mimo braku tych zachęt finansowych w Polsce kręcili filmy. No to rzeczywiście w zeszłym roku było kilka poważniejszych produkcji zagranicznych, ale także koprodukcji, które jednak również no, mają swoje znaczenie dla polskiego rynku i dla polskiej kinematografii. To między innymi była Dolina Bogów Majewskiego, która była realizowana w Polsce z udziałem doskonałych autorów A-klasy ze Stanów Zjednoczonych, choćby John Malkovich. Wspomniany właśnie w tej naszej informacji. Poza tym film Denial, który był realizowany tutaj w Polsce przez Magdę Habior, czyli No Sugar. Oni realizowali serwis tego projektu z Rachel Weisz, więc same nazwiska mówią już jakby o jakości tych produkcji. Pojawił się bardzo ciekawy projekt również południowo-koreański, który był realizowany w lokacjach na Dolnym Śląsku pod tytułem Unfinished. To też historia zimnowojenna tak naprawdę i tam Wrocław i okolice Wrocławia udawały skutecznie były NRD. Więc było tych projektów rzeczywiście kilka i my oczywiście w wielu tych projektach jako komisja także gdzieś tam pomagaliśmy w znajdowaniu specjalnych lokacji i tak dalej, i tak dalej. Też myślę, że jest ten potencjał i ten potencjał lokacyjny szczególnie jest dla nas też istotny. Lokacje, czyli wytłumaczmy, to są obiekty, plenery, w których realizowane są dane filmy. Tak. Dobrym jakby prognostykiem dla nas tak naprawdę też na przyszłość jest ostatnia wizyta kilku location managerów. To są osoby, które zajmują się wynajdywaniem lokacji na całym świecie ze Stanów Zjednoczonych, których gościliśmy we wrześniu ubiegłego roku. To była szóstka, która współpracowała i współpracuje bardzo blisko obecnie również z dużymi amerykańskimi studiami, takimi jak Paramount, czy Universal, czy Warner Brothers. I oni tak naprawdę spędzili w Polsce tydzień. My im pokazywaliśmy naprawdę bardzo szeroki przekrój różnorodnych lokacji, począwszy od Warszawy, przez Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków. Niestety nie mieliśmy czasu już dojechać na Pomorze, ale myślę, że to w tym roku będziemy w stanie tak naprawdę nadrobić. I oni powiedzieli nam jedno. Lokacje macie doskonałe. Polska jest nadal nieodkryta tym krajem z ogromnym potencjałem, a gdzie macie zachęty? Czyli ciągle zachęty. Tak. Ciągle zachęty. Kwestie finansowe, tak jak już Klaudia wspomniała, odgrywają niezwykle istotną rolę w budowaniu całego w ogóle budżetu prawda, filmowego. I większość amerykańskich producentów, tworząc jakiekolwiek plany finansowe, pierwsze pytanie, które czasami zadają, z góry wpisują do budżetu sobie zachęty, które istnieją w danych krajach. Bo oni wiedzą, że to są pewne środki. To są środki, dzięki którym będą mogli zredukować swoje koszty. Ale proszę pamiętać, że to jest u nas, jeżeli tego typu propozycja zostanie rzeczywiście utrzymana, to jest zwrot 25% kosztów kwalifikowanych, czyli też nie wszystkich kosztów, które są ponoszone. My musimy liczyć się z tym, że te 25 to jest prawie razy 5, czyli koszty te, które będą zapewnione, one muszą być pięciokrotnie poniesione na polskim terytorium, żeby otrzymać tę zachętę. Więc to jest naprawdę instrument ekonomiczny. Te pieniądze zostaną zostawione w danym kraju. Tak jest. Angażując polskich twórców, angażując polskie ekipy, wykorzystując polskie lokacje. No ale co to słuchajcie znaczy, jeśli możemy w jakiś sposób wyjaśnić, odszyfrować to słowo zachęty finansowe? Czy to chodzi o realne przekazanie pieniędzy na ten cel? Czy to są jakieś uproszczenia podatkowe? Bo tutaj już kilka razy powiedzieliśmy o tej refundacji tak za poniesione koszty. Czyli jakbyśmy na jakimś takim przykładzie konkretnym mogli wytłumaczyć, co to znaczy, co to będzie. To jest rzeczywiście refundacja kosztów. Ten model, który został zaproponowany,
A to może Klaudia powie, bo to Klaudia jakby doskonale też jakby orientuje się. Czego producenci by, no właśnie, oczekiwali, jak to miałoby wyglądać? Czy sposób, w jaki, oczywiście nie mamy żadnego, ja nie mam żadnego doświadczenia, jak można byłoby to zrobić tutaj, mam doświadczenie, czy jak to wygląda, czy jak to wygląda w innych krajach. I my faktycznie jakby zaczynamy, do tego zabieramy się już w tej bardzo początkowej fazie, czyli robiąc kosztorysy na wiele krajów, jeżeli mamy taką sytuację, że te zdjęcia odbywają się w kilku krajach, to faktycznie jakby sprawdzamy, gdzie te systemy działają najlepiej, jakie środki są kwalifikowane i też w taki sposób rozdzielamy, próbujemy rozdzielać jakby te elementy budżetu. Po wydatkowaniu tych pieniędzy prezentujemy oczywiście raporty kosztowe z tych jakby wydatków, które były wydatkami kwalifikowanymi. Na podstawie tego wnioskujemy o zwroty. Różnie to wygląda w różnych krajach. W sensie wydatki kwalifikowane, czyli jakby koszty, które ponieśliśmy na terenie danego kraju według listy, która jest jakby udostępniona właśnie tych pozycji, jakby, które, że tak powiem, można, podlegają jakby odliczeniu. I to są bardzo standardowe pozycje. Tutaj jakby wyłączeniom tak naprawdę podlega kilka grup kosztowych, które są zazwyczaj związane z rozwojem projektu, czyli z tą bardzo, bardzo wczesną fazą pracy nad tekstem. A to są na przykład, nie wiem, noclegi, przejazdy, takie rzeczy. Tak, dokładnie. To są honoraria twórców, honoraria ekipy. To są wynajęcia obiektów, to są koszty tak naprawdę wszystkie. Tworzenia scenografii. Jakie mogą się wiązać z wytworzeniem filmu na danym kraju, czy z wytworzeniem zdjęć lub postprodukcją na danym kraju, lub przygotowaniem tych zdjęć. I faktycznie, bo jeden z kosztów niekwalifikowanych to jest po prostu koszt rozwoju projektu, taki większy koszt, który w praktycznie wszystkich krajach się pojawia. I na podstawie tej listy wydatkowanych kosztów zestawienia faktur my wnioskujemy właśnie o ten zwrot, czyli są to pieniądze, które wracają. I musimy założyć najczęściej, że one wracają do nas lub są refinansowane przez instytucje parabankowe w różnych krajach, na przykład we Francji, w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. I w Polsce też to ma, w ten sposób miałoby wyglądać, tak? Czy my będziemy mieć instytucje parabankowe, to jest inny temat. Instytucje parabankowe bardzo by nam się przydały całemu sektorowi. Na razie to całkiem dobrze, znaczy bardzo dobrze to funkcjonuje na pewno w Niemczech i we Francji, gdzie są specjalne, i w Wielkiej Brytanii oczywiście też, gdzie są specjalne instytucje właśnie parabankowe zajmujące się tymi kwestiami. Natomiast istotne jest też, jakby, że ten pomysł wprowadzenia tej refundacji też jakby zmusza do takiego właśnie myślenia też jakby ekonomicznego, że produkcja najpierw ponosi koszty w jakimś kraju i one są ponoszone i dzięki temu jakby państwo zdobywa jakby jakieś swoje przychody poprzez podatki, które są odprowadzane ze wszystkich kosztów powiązanych z produkcją, a następnie dopiero po zamknięciu produkcji raporcie właśnie finansowym, który jest badany albo ma być też jakby badane przez biegłego rewidenta, dopiero wtedy będą zwracane te koszty, które się kwalifikują w wysokości do 20%, 25%, przepraszam. Do zobaczenia. Magazyn filmowy. Zasilanie jest, generator aktywowany. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 talii LED TV Samsung za 1590. LED TV 32 cale Thomson za 799. Smartfon Huawei P9 Lite Dual SIM. Aparat 13 megapikseli za 1099. Laptop Lenovo 4-rdzeniowy procesor AMD za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Aż tyle i więcej. Więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slim. Ale to tabletki nowotrąby. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slim nowotrąbę i smugłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi, i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko.
Daje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim tribulus terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax, taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Lubisz wyróżniać się stylem. Cenisz sobie luksus. Bierz od życia jak najwięcej. Wybierz luksusowe samochody Infiniti w cenach obniżonych o podatek akcyzowy. Stylowe Q30, sportowe Q50 lub zachwycające QX70. Teraz z rabatem do 54 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły w salonach Infiniti w całej Polsce i na infiniti.pl. Reklama. Kolega sprawdził właśnie po uliczeniu komisji na tyle zegarka w ciągu 3 minut, żeby można było pograć. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Mój rząd dopełnił swojego wielkiego zobowiązania poprawy polskiego bezpieczeństwa, którego wyrazem jest m.in. obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju, mówiła w żeganiu premier Beata Szydło podczas oficjalnej ceremonii powitania wojskowych USA. Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze skoczkami narciarskimi na śniadaniu w rezydencji w Wiśle. Dziś na skocznie w Wiśle-Malince konkurs Pucharu Świata. Zobaczymy w nim 7 Polaków. Wraz z początkiem ferii na drogach w całej Polsce ruszyła akcja Bezpieczny Autokar. Więcej informacji o 15. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Do zobaczenia. Magazyn filmowy. Patrycja Banat, to jest wciąż magazyn filmowy. Do zobaczenia w studiu ze mną krytyczka filmowa Magdalena Sendecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy Państwu opowiadać o filmie Manchester by the Sea. To jest film, co prawda, ten film wchodzi co prawda za tydzień do kin w całej Polsce, ale za tydzień jest taki wysyp przeróżnych premier i bałam się, żeby ten film nam nie zaginął wśród tych innych tytułów, które pojawią się w kinach. A jest to film dość niezwykły dla mnie i film bardzo dobry, który bardzo gorąco Państwu polecam. Kenneth Lonergan jest reżyserem tego filmu i Casey Affleck, który gra w zasadzie główną rolę w tym filmie, otrzymał już Złoty Glob za tę rolę i mam nadzieję, że na tej jednej nagrodzie tutaj się nie skończy. To jest historia mężczyzny, który wraca do swojego rodzinnego miasta po to, żeby zająć się synem
osieroconym przez brata tegoż to bohatera, czyli swoim bratankiem. To nie jest młody bardzo dzieciak, to jest bardziej dorastający 16-letni chłopiec, ale też również główny bohater niesie ze sobą pewną tajemnicę, którą poznajemy w trakcie tego filmu. Jak Państwu opowiadam tę historię, no to wychodzi nam trochę taka melodramatyczna opowieść, którą bardzo łatwo można, jest takie wyrażenie, przestrzelić. A tutaj okazało się, że ta opowieść jest prowadzona w tak subtelny sposób, też nie pozbawiony humoru, że no, porusza chyba przez to właśnie. Jak Magda, myślisz, ciebie ten film poruszył? Bardzo, bardzo. I myślę, że naprawdę warto go nie przegapić, bo to jest rzadki przypadek amerykańskiego kina w dzisiejszych czasach, które jednak ma pewną taką dużą, no jakieś otwarcie, tak? Bo i ta nagroda dla Kazeja Fleka i myślę, że będzie tych nagród rzeczywiście więcej, rokuje, że publiczność pójdzie na ten film również u nas. Natomiast jest to kino artystyczne, ale artystyczne w najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy nie wydziwione, nie jakoś szalenie formalnie wymyślone, tylko kino dotykające najważniejszych problemów, w tym sensie artystyczne w opozycji do rozrywkowego. Dla ciebie to jest film o radzeniu, bardziej o radzeniu sobie z żałobą, czy o radzeniu sobie z traumą? Wiesz, ja nie wiem, czy to jest w ogóle film o radzeniu sobie, może bardziej o nieradzeniu sobie i o tym, że jednak warto żyć, czyli mniej tu psychologii, a więcej, powiedziałabym, klimatów egzystencjalnych i pytań egzystencjalnych, i pytań etycznych. I to jest takie kino, które ma taki głęboki background psychologiczny, bo ci bohaterowie są szalenie prawdziwi i bardzo możemy jakoś z nimi empatyzować i rozumieć. A z drugiej strony to nie jest kino psychologizowania. To nie jest kino żadnych łatwych recept. To nie jest kino poradnikowe ani podręcznikowe. To jest kino mówiące o tym, że zdarzają się w życiu takie rzeczy, które trudno przetrwać. To jest kino, które mówi, że życie jest jakimś totalnym wyzwaniem i że właściwie nie ma żadnej gwarancji, że ono nam się uda, ale że dostajemy od losu czy od innych ludzi takie prezenty, które pozwalają zobaczyć światło na horyzoncie i że jeśli umiemy je wziąć, jeżeli umiemy je docenić, no to możemy iść dalej. Tak mówię o tym bardzo ogólnie, bo ten film jest znakomicie opowiedziany, to znaczy poznajemy najpierw w taki właśnie nieoczywisty sposób, bo spora część, to co zwykle jest ekspozycją, gdzie autorzy nam zwykle pokazują głównych bohaterów, główne postaci, przedstawiają je, my wiemy, kto jest kim i potem zaczyna się akcja. Tutaj poznajemy życie głównego bohatera, który jest dozorcą, jest dzieciem w jakimś takim małym osiedlu w Bostonie. Wydaje nam się, że jest jakimś zblazowanym gościem. Albo jest zblazowanym, cynicznym, niezbyt przyjemnym, ale też dosyć zagadkowym i budzącym w pewien sposób jednak sympatię facetem. Potem, i to trwa dosyć długo, my po prostu patrzymy, jak wygląda jego życie, z jakimi ludźmi on się spotyka. Są pewne takie dziwne, on ma jakieś dziwne zachowania, których nie rozumiemy. I powoli zaczyna się akcja. On jedzie do tego Manchester by the City, gdzie jest jego, jak się okazuje, ciężko chory brat. Znowu już się gryzę w język, żeby nie powiedzieć za dużo. I potem poznajemy jego historię. I te zachowania, które na początku wydawały nam się dziwne, zaczynamy coraz lepiej rozumieć. I właściwie ten film nie ma takiej klasycznej konstrukcji z klasyczną kulminacją, z rozwinięciem, z i tak dalej. On się toczy trochę jak samo życie. Różne rzeczy mogą tam dzięki temu wybrzmieć. Pojawiają się nowi bohaterowie, nowe wątki. Świetna jest ta postać właśnie bratanka, który jest świetnie zagrany. Jest znakomicie zagrany przez aktora, którego poznaliśmy u Wesa Andersona, więc też bardzo taka charakterystyczna twarz. On się nazywa Lucas Hedges. Gra tego Patryka. Jest znakomity drugi i trzeci plan.
I to jest taka historia o też dobrych ludziach, którym się przydarzają straszne rzeczy. I to też myślę w tym filmie jest warte docenienia i naprawdę to jest takie kino, które daje takie bardzo niełatwe, ale jednak pocieszenie. No, ja sobie też myślę o tym, o tym filmie pod takim kątem komunikacji, że na przykład te wszystkie komunikaty, które często są powtarzane w amerykańskim kinie czy amerykańskich poradnikach, żeby rozmawiać, mówić o swoich problemach, mówić o swoich traumach i tak dalej, nagle się okazuje, że dostajemy taki film, w którym nie bardzo, nie ma w ogóle tej komunikacji, bo trudno jest rozmawiać o pewnych rzeczach. No są takie właśnie historie w życiu, że te wszystkie poradnikowe, te wszystkie porady możemy sobie po prostu naprawdę wyrzucić przez okno i zostajemy z niczym, zostajemy z pustymi rękami. I też ten główny bohater, który bardzo często mówi, czy my musimy teraz o tym rozmawiać, nie rozmawiajmy teraz o tym, i ten mechanizm zakupywania pod dywan jest chyba, no właśnie tak jak powiedziałeś na początku, bardzo ludzki, prawda? Zwłaszcza w przypadku takiej sytuacji. Tak, no zwłaszcza w przypadku takiej sytuacji i też, ale też widzimy, jak bardzo ta skorupa, pod którą się schował bohater, jak bardzo jest rozpuszczana po prostu przez czyjąś obecność, bo on jest wrzucony w sytuację, której nie chce, od której ucieka, ale nie może jej uniknąć. I to, w jaki sposób on jest wciągany z powrotem w życie i przez kogo, myślę, jest bardzo istotne. No, dzieją się tam różne rzeczy, które są niezwykle ważne, ale o których znowu nie możemy powiedzieć, żeby nie psuć widzom przyjemności oglądania filmu. Chociaż nie jest to nic spektakularnego, ale to są wydarzenia spektakularne na poziomie emocjonalnym. I to, w jaki sposób autor scenariusza, który równocześnie jest reżyserem, to jest też dramatopisarz i rzeczywiście czuje się w tym filmie taki background, że to jest ktoś, kto zna wagę słowa, nie nadużywa go, używa bardzo filmowych środków, a równocześnie ma coś naprawdę głębokiego do powiedzenia. Powiedz mi, czy ty ze swojego doświadczenia, też mówię pytam tutaj teraz o punkt widzenia no, psychologa właśnie, czy czasami terapeuty, tak, czy taka obecność, czasami nawet tylko i wyłącznie obecność, to już jest dużo, co możemy dać osobie, która znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji, nawet jeśli nie wiemy, co powiedzieć, zwłaszcza wtedy. Ja myślę, że często jest tak, że ludzie się boją właśnie, że nie powiedzą czegoś istotnego, albo że to, co powiedzą, będzie jakoś banalne, nieadekwatne, niestosowne, raniące. Zapominają, że to obecność jest najważniejsza, że czasami wystarczy po prostu przy kimś trwać. I to jest najważniejsze, że czasem prosty gest, jak wzięcie kogoś za rękę, czy przytulenie, jest lepszy niż potok słów. Ale jakie to jest trudne z drugiej strony. Ale ten film pokazuje, jak to działa. Jak to działa, że to jest bardzo trudne, ale że warto. Czy przychodzi ci do głowy jakiś inny tytuł, czy miałeś jakieś skojarzenia z innymi tytułami, jak oglądałaś ten film, który właśnie gdzieś ten temat żałoby, traumy, trwania też porusza? Już myślę, że takich filmów było mnóstwo i my je chętnie oglądamy i często o nich mówimy, ale tutaj nie miałam takich skojarzeń, bo ten film właśnie przez ten sposób opowiadania o tym wszystkim wydał mi się dosyć osobny, przez pewien rytm, przez to, jak bardzo też ważna tam jest przyroda. Tam mamy takie zimowe, niezbyt przyjazne miasto, ale też pojawiają się takie obrazy łodzi płynącej po zatoce. I one wprowadzają jakiś taki kontekst do tych przeżyć bohaterów. I myślę, że też to, jak to jest, sposób, w jaki to jest przeprowadzone, jest bardzo taki osobny i charakterystyczny dla tego filmu. Ja myślę, że też on daje pewien obraz życia w takim małym amerykańskim miasteczku, nieco innym niż ten, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, bo to jest miasto niedaleko Bostonu.
czyli czy nie totalne bezludzie. Nie totalne bezludzie, nie jakieś pustkowie, nie środkowe Stany z tymi pustynnymi krajobrazami, nie właśnie jakiś taki zdegradowany krajobraz, jaki często w tych współczesnych westernach na przykład się pojawia. Tylko jakieś takie miasto właściwie z takim klimatem bliskim europejskiemu. Zdaje się, że Boston jest uważany właśnie za takie bardzo sama nazwa Manchester, no właśnie, się brytyjsko. Tak, 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 więc myślę, że to jest ciekawe na paru różnych planach i naprawdę różne satysfakcje i różne przyjemności można czerpać z tego filmu. Tam jeszcze jest jeden wątek, może na koniec o nim powiedzmy. Tam główny bohater, który, tak jak powiedziałeś, zmaga się z pewną traumą, dochodzi do tego jeszcze kwestia winy. On się czuje winny pewnej sytuacji i to, jak bardzo pragnie kary. Dlaczego człowiek w takiej sytuacji no właśnie pragnie tego, żeby w jakiś sposób odpokutować, żeby no bo już nie wynagrodzi, ale w jakiś sposób odpokutować to, co się stało? Myślę, że to jest bardzo naturalne, że my potrzebujemy równowagi i że to jest przywrócenie jakiejś równowagi, że to jest to, o czym pisali Grecy. No, tutaj na jakieś takie wysokie wchodzimy. Ale to film jest porównywany do tragedii. Tak, myślę, że tak, że to tutaj nie ma żartu, że to naprawdę jest górna półka, jeśli chodzi o problem. I no, taka autodestrukcja, która często towarzyszy podobnym bohaterom, no, nie bierze się znikąd. Tak naprawdę, nie wiem, no, stosuje się kary więzienia w przypadku, kiedy ktoś powoduje tragiczny wypadek samochodowy. Ja myślę, że to jest w tym pewna głęboka mądrość, że to zdejmuje z człowieka właśnie takie nie do zniesienia poczucie winy, że odbycie kary ma czasem głęboki sens. Proszę Państwa, bardzo gorąco zachęcamy. Manchester by the Sea to jest film, który w przyszłym tygodniu wchodzi do kin w całej Polsce, ale tak jak z Magdą tutaj powiedziałyśmy, warto tego filmu nie przegapić i warto go zwrócić na niego uwagę i zobaczymy też, jak będzie radził sobie w tych różnych rozdaniach, oczywiście, które na początku roku się odbywają. Mam tu na myśli oczywiście Oscary przede wszystkim, ale tak, no kino nieproste, ale głęboko mądre na pewno. Mądre, poruszające i też znakomicie zrobione. Zapraszamy. Magdalena Sendecka była moim gościem, krytyczka filmowa, a jeszcze minutę jakbyśmy poświęciły powidokom, bo obiecałam na początku audycji, że zapytam Cię jeszcze o powidoki, no bo powidoki to jest premiera tego weekendu. Jak oceniasz powidoki, ostatni film Andrzeja Wajdy? Ja myślę, że to jest film taki zatrzymany trochę w pół drogi, zrobiony bardzo klasycznie, na bardzo tak precyzyjnie powiedziałabym określony temat, bo to jest kino polityczne. On niechcący nabrał jakiejś aktualności w dzisiejszych realiach. Trochę mi żal, że jednak Wajda, który przymierzał się do tego tematu od lat kilkudziesięciu, bo ja pamiętam naprawdę takie rozmowy sprzed 20 paru lat, kiedy temat Strzemiński i Kobro był gdzieś tam w tle i różni scenarzyści się podejmowali tego pisania i jakoś cały czas Wajda nie znajdował w tym dla siebie właściwego tonu. No jakoś wokół tego tematu bardzo długo krążył. I mnie osobiście jest żal, że ta postać jednak stała się plakatowa. Że Strzemiński jednak tutaj został sprowadzony do roli takiego symbolu. Tak, właśnie do symbolu. A myślę, że to była niezwykle dramatyczna i bardzo ciekawa postać. I może szkoda, że jeden z tych wcześniej powstałych scenariuszy czy projektu, bo to nie były dokończone chyba rzeczy, nie został zrealizowany. Natomiast na pewno warto obejrzeć ostatni film Mistrza i no jest to jakieś dopełnienie jego drogi twórczej. Warto go oglądać choćby po to, żeby zobaczyć właśnie, jak to dopełnienie wygląda. Jak ta klamra się domyka. Zapraszamy gorąco do kin. Magdalena Sendecka, krytyczka filmowa, była moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam za tydzień po godzinie 14:00 magazyn filmowy. Do zobaczenia, a od poniedziałku oczywiście kultura domowa, kultura osobista. O 17:40 w poniedziałek Nergal i John Porter będą ze mną w studiu, także już teraz gorąco zapraszam.
zobaczenia. Magazyn filmowy. Po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych, teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania dla wrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium dubesilate 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. To w zasadzie wy jesteście po czyjej stronie? Po swojej. Co się dzieje? Co panowie robią? To, co się teraz dzieje, to tylko wiatr historii. Spokoi się i przeminie. Bogusław Linda w ostatnim filmie Andrzeja Wajdy. Powidoki. W kinach od 13 stycznia. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta. To wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie. W nowym roku powiedziałem sobie stop i sięgnąłem po eliminację. Suplement diety eliminacji. Radio Conchita. Zaraz do Oka jedziemy, proszę Państwa. Domu Kultury na Ochocie, 523, no i już. Trzecia godzina, akurat. No, także za minutę wiadomości, ale oczywiście Polskie Radio 24. U nich tysiące reklam. Jest 15.18.24. Informacje dnia. Premier i szef MON oficjalnie powitali amerykańskich żołnierzy w Polsce. Od tygodnia już na zachodzie kraju już są pierwsze brygady wojsk NATO. Się spóźniają, no. Nie zmienił się rating Polski. Agencja Fitch podtrzymała prognozę dla Polski na stabilnym poziomie. Druga agencja mimo zapowiedzi nie wydała komunikatu. Dziś początek ferii, początek intensywnej pracy dla ratowników górskich. Dwutygodniowy zimowy wypoczynek rozpoczynają dzieci z Łódzkiego, Pomorskiego, Śląskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Edyta Poźniak, zapraszam. W Zaganiu w województwie lubuskim trwa to znaczy chciwość na pieniądze. Amerykańskich żołnierzy w Polsce. Brygada jest trzy razy więcej reklam jak na Radiu Polskim 24. W Warszawie, czyli w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Pierwsza grupa 250 żołnierzy z pancernej brygadowej na pieniądze bojowej z Fort Carson jest w Polsce od tygodnia. Jako pierwszy witał wojskowych generał Jarosław Mika. Generał przypomniał, że w styczniu ubiegłego roku rozpoczął się przerzut sił sojuszniczych do Polski, a realizacją tego procesu są zadania podjęte przez wojska amerykańskie. Stycznia minęła 15. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Premier i szef resortu obrony powitali w Żaganiu amerykańskich żołnierzy. 7 Polaków w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. W 5 województwach ruszyły ferie zimowe.
a na początek żagań i uroczyste powitanie amerykańskich żołnierzy witała ich m.in. premier Beata Szydło. To wielki dzień, kiedy możemy na polskiej ziemi tutaj w Żaganiu przywitać żołnierzy amerykańskich, reprezentantów najlepszej, najsilniejszej, najwspanialszej armii świata. Szefowa rządu dodała, że obecność amerykańskich żołnierzy to kolejny krok realizacji strategii rządu, mającej na celu wzmacnianie bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Do amerykańskich żołnierzy zwrócił się też szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Witają was nie tylko mieszkańcy Żagania. Witają was dzisiaj Polacy od Bałtyku do Tatr. Poczekaliśmy na was dziesiątki lat, często mając poczucie osamotnienia. Często mając poczucie, że jesteśmy jedynymi, którzy bronią cywilizacji od zagrożeń ze wschodu. Pierwsza grupa wojskowych dotarła do Polski tydzień temu. Żołnierze USA przyjechali w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. To jedno z uzgodnień lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie. Za godzinę w Wiśle Malince początek dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zobaczymy w nim siedmiu Polaków. We wczorajszych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Dawid Kubacki, był czwarty. Oprócz niego na belce startowej usiądą dziś Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. A przed południem skoczkowie gościli u prezydenta. Andrzej Duda zaprosił ich na śniadanie do rezydencji w Wiśle. Prezydent dziękował skoczkom za ich sukcesy. Reprezentujecie Rzeczpospolitą i nas wszystkich Polaków w taki sposób, jaki moglibyśmy sobie tylko wymarzyć. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, mówił. Apetyty przed dzisiejszym konkursem w Wiśle są spore. Zaostrzył je zwłaszcza niedawny turniej czterech skoczni, w którym zwyciężył Kamil Stoch. Piotr Żyła był drugi, a Maciej Kot plasował się tuż za podium. W pięciu polskich województwach ruszają ferie zimowe, a na drogach w całej Polsce rozpoczęła się akcja Bezpieczne Auto. Do 26 lutego inspektorzy transportu drogowego będą kontrolować pojazdy i kierowców wiozących uczniów na zimowy wypoczynek. Więcej pracy będą mieć też małopolscy policjanci, którzy już dziś ruszyli na stoki. O zasadach obowiązujących narciarzy i snowboardzistów i prognozie pogody na najbliższe dni ferii Katarzyna Młynarczyk. Zasada jest właściwie jedna, mówi Marcin Kierek z krakowskiej policji. Trzeba zachowywać się przede wszystkim kulturalnie. Oczywiście dzieci jeżdżą w kaskach, a na stokach nie spożywa się alkoholu. Narciarze sami zgłaszają, że jest jakaś osoba, wydaje się oczywiście, że jest pod wpływem, ponieważ zatacza się, nie jest w stanie stanąć albo się przewraca, uszkadza narty polskie snowboardowe. Za takie zachowanie grozi mandat do 500 zł. Policjanci mają prawo legitymować, pouczać, będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Tak więc przyjemnego szusowania nic popsuć nie powinno, łącznie z pogodą. Teraz w najbliższych dniach pogoda spokojna, w górach będzie sprzyjająca. Czyli spodziewać możemy się lekkiego mrozu i niewielkich opadów śniegu, mówi Anna Woźniak Central. Biura prognoz w Krakowie. Jedyne, co może przeszkadzać narciarzom, to utrzymujący się przez weekend porywisty wiatr. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Dodam jeszcze, że jako pierwsi 2 tygodnie wolnego od szkoły będą mieć uczniowie z Pomorskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Słuchasz informacji TOK FM. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już jutro. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, z orkiestrą gra Radio TOK FM. Na licytację wystawiliśmy jedno wydanie informacji, a dokładniej przygotowanie go i zaprezentowanie na naszej antenie. Aktualna cena to 560 zł, ale to nie wszystko. Można też wylicytować symboliczną miniaturę nagrody Radia TOK FM imienia Anny Laszuk, którą w 2014 roku odebrał Robert Biedroń. Co jeszcze, mówi redaktor naczelna TOK FM Kamila Ceron. Trwa również walka o unikalną zestawę rodową, czyli komplet 6 kubków do kawy albo herbaty z podpisami dziennikarzy TOK-u. To limitowana seria i jedynym sposobem na jej zdobycie jest właśnie wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca będzie mógł cieszyć z autografów m.in. Jacka Żakowskiego, Dominiki Wielowiejskiej i Doroty Warakomskiej. Aktualna cena kubków to 425 zł. Czekamy na więcej. Szczegóły naszych aukcji na portalu tok.fm.pl, a finał w poniedziałek na antenie tok.fm. Pogoda. Najwięcej przejaśnień w zachodniej połowie Polski, nad resztą kraju sporo chmur, do tego niemal wszędzie, poza wybrzeżem, popruszy śnieg. Na termometrach maksymalnie w Bydgoszczy i Toruniu minus 1 stopień, w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Białymstoku 0, w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu plus 1. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Oh,
podłych lot. Nie ustąpię żadnej sił, nie podam się już, a gdzie się kupisz i gdzie? To jest momentalne. Żydówka nadała w radiu 50 reklam. Teraz coś powiedziała i śpiewa już. Tylko później te gazy. Obrzydliwe, jak ja nie lubię chciwych. Boże. A ja lubię, ja inaczej by nie było. Przecież z tej wytwórni tego wstydra. A ty mi nie mów, że oni z tego żyją, przecież wiadomo. Wątka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i Travisto. Radia Ekspert zamawia jedyne jelit. Co do racji daleko. To jest fakt, że oni z tego żyją, czy tamtego. Skrętactwa, złodziejstwa, wyszaniactwa wszelkiego i tyle. No i co tu? To skórę wchodzą, się przeprowadzają, jak cyganie podróżują. Janek Witek pięknie mówił, że tam, gdzie się nie pojawią, wszystko potem doprowadzą do ruiny i nic nie ma. No, ale to mu dobrze szło. Dać za to medal światowy. Medal światowy. Wczoraj był udany wieczór, a dziś kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riboston. Riboston dostarcza elektrolit, sód i potas. Utrasole po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riboston zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riboston w pełni rozwiązuje problem kaca. Riboston. Prawdziwa Ripostona kaca. Dostępny w aptekach. Słuchaj, syn. Jak to potem chodzi? Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji. Wsłuchuję się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. No. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ostatniej puszce. Po prostu jak będzie muszka, znowu na zegarze 15:10 w kalendarzu sobota, 14 stycznia 2017 roku. Jakub Kukla, witam, zapraszam do godziny 20. A przed nami m.in. magazyn motoryzacyjny, to już za kilka minut o godzinie 15:15. Dziś gościem Mariusza Gzyna będzie m.in. Grzegorz Baran, rajdowiec 60+, który podpowie, jak radzić sobie w trudnych warunkach drogowych oraz jak w dojrzałym wieku dbać o kondycję za kierownicą, tak żeby uniknąć błędów wynikających czy to z przemęczenia, czy z braku koncentracji, szczególnie podczas dłuższych podróży. Magazyn motoryzacyjny już za minut kilka, natomiast po godzinie 16 między innymi audycja Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Dziś dr Aleksandra Szywała i jej gość dr Piotr Konarski, lekarz weterynarii, będą rozmawiali o rybach. Co czują ryby? Jak odbierają sygnały ze świata ludzi i jakie operacje można dziś wykonywać na rybach? Między innymi te wątki pojawią się w rozmowie po godzinie 16:15, a na początek przenosimy się do żagania. Polskie Radio 24. Gdzie trwa oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej. Podczas uroczystości głos zabrała premier Beata Szydło. Panie i panowie oficerowie, panie i panowie ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy, ekscelencje, panie ambasadorze, żołnierze, szanowni mieszkańcy Żagania, wszyscy państwo, którzy dzisiaj w tym jakże ważnym dniu dla Polski, dla Europy, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zgromadziliście się tutaj, ażeby razem przeżywać to wielkie święto. Wielkie święto, kiedy mogę powiedzieć,
że rząd, na czele którego mam zaszczyt stać, dopełnił swojego zobowiązania, które podjął wobec Polaków, które podjął w trosce o bezpieczeństwo naszych rodaków i naszej ojczyzny. Dzisiaj to wielki dzień, kiedy możemy na polskiej ziemi, tutaj w Żaganiu, przywitać żołnierzy amerykańskich. O, widzisz? O, won i już. Reprezentantów najlepszej, najsilniejszej, najwspanialszej armii świata. Dzisiaj mogę powiedzieć, że obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest właśnie kolejny krok realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu. Ta strategia, którą realizujemy w trosce o przyszłość naszej ojczyzny i naszych obywateli. Do raju daleko. Bo właśnie bezpieczeństwo trzeba się nauczyć pokory, skromności, użycia ludzi, taktu, kontaktu. To wtedy już bliżej, ale to też jeszcze nie wszystko. Nosi w sercu. I każda polska rodzina to z tupetem, to nie może musi być człowiekiem. Czuć się bezpiecznie, to musi być w swojej ojczyźnie. Ucywilizowane, uduchowione, dlatego ja zawsze na mszę zapraszam, proszę Państwa, przecież jako nie katoliczka, ale gdzie ja mogę katoliczkę zaprosić? No, najchętniej bym zaprosiła do sali Królestwa Świadków Jehowy, ale jak ona zobaczy, że tam nie ma krzyża, to ją po prostu trak traci. I naszych obywateli będziemy konsekwentnie realizować. Najprawdopodobniej tak dzisiaj będzie. Dzisiaj witamy tutaj także w Żaganiu konsekwentnie, proszę Państwa, będziemy realizować się plan do Państwa. Kosmopolityczny. Podziękować, że jesteście razem z nami. Wiedźmy, zapraszamy. Zapraszamy, proszę Państwa, do toalety, tutaj w Polsce, żeby policzyła swoją szczękę. Pobytem, który na długo zapadnie Waszej pamięci, byście Państwo nic czuli się czeka, tutaj u siebie, jak u siebie w domu. Grup Polacy to gościnny naród, to ludzie z wielkiego serca. Polska to bezpieczny, dobrze rozwijający się kraj. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj razem z nami. Welcome in Poland. Dzisiaj chcę też powiedzieć, że to wszystko, co realizujemy zgodnie z naszym programem, czego podejmuje się rząd, a co rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku, przeprowadzając szczyt NATO w Warszawie i te postanowienia, które wówczas zapadły na szczycie warszawskim, dzisiaj stają się faktem. To jest właśnie ta strategia. Strategia wzmacniania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa naszego regionu, ale też bezpieczeństwa regionu i myślenia w kategoriach pokoju, budowania pokoju na świecie. To jest ta strategia, którą będziemy realizować w kolejnych miesiącach. Czynimy pierwszy krok, ale pierwszy z wielu, które jeszcze przed nami. Chcę bardzo mocno podkreślić, że dla polskiego rządu, którego zaszczyt mam być szefem, że dla polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ojczyzny, bezpieczeństwo Polaków jest kwestią nadrzędną. I uczynimy wszystko, by wszyscy polscy obywatele w swoim domu, w Polsce, mogli czuć się bezpiecznie. I właśnie realizowanie takich projektów, takich przedsięwzięć, budowanie wspólnie z naszymi sojusznikami strategii wojskowych, strategii obronnych, które są nakierowane na pokojowe budowanie bezpieczeństwa, jest celem, który przed sobą stawiamy. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj tutaj w Żaganiu mogli powitać żołnierzy amerykańskich. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by strategia bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie stawała się faktem. Dziękuję bardzo. Pierwszych 250 Amerykanów przybyło przed tygodniem samolotami do Wrocławia. Przez kolejne dni do Polski wjeżdżały kolejne grupy i trafiały głównie do Żagania, gdzie będzie się mieściło dowództwo ciężkiej brygady. Czołgi Abrams, wozy piechoty Bradley i haubice Paladin przyjechały w konwoju dwa dni temu. Docelowo ciężka brygada będzie liczyła 3,5 tysiąca żołnierzy. Oprócz Żagania wojskowi będą stacjonowali w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, 16 minut po godzinie 15.
17. Polskie Radio 24. Magazyn motoryzacyjny. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś kontynuujemy niejako wątek rynku samochodów, bo przypomnijmy, zrobiliśmy takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o auta nowe. Zrobiliśmy również dokładnie tydzień temu takie podsumowanie, tyle że dotyczące rynku wtórnego, czyli aut używanych, bo przypomnijmy, padł rekord 1,095,000 samochodów sprowadzonych w roku 2016, co oznacza, że duża część z nich trafi teraz do oferty handlowej. No i przestrzegaliśmy Państwa na różne sposoby, żeby nie dać się wsadzić na przysłowiową minę. Tymczasem otrzymujemy sporo pytań, maili, telefonów, które dotyczą tego, no a dobrze, ale jak konkretnie traktować taki pojazd, który już bardzo nam się podoba, który jest wymarzony i delikatnie mówiąc jesteśmy napaleni. Po pierwsze to właśnie zalecaliśmy, jak Państwo pamiętają, kubeł lodu na głowę, bo najgorzej to być właśnie napalonym. Samochodów jest, jak już powiedziałem, parę milionów, w tym ten 1,095,000, który przyjechał w ubiegłym roku. Jest w czym wybierać i to nie jest ostatni egzemplarz, ten, który Państwo widzą. Nie ten, to będzie następny. Natomiast Państwo pytają o skrzynię biegów, bo coraz więcej tych aut importowanych wyposażonych jest w automaty. No i tysiące złotych. Jak to jest z tymi limitami dotyczącymi skrzyni biegów? O tym porozmawiam z ekspertem, blogerem, dziennikarzem, użytkownikiem, no i przede wszystkim mechanikiem, bo tu mi na tym najbardziej zależało, żeby opowiedział nam Damian Śmigielski. Dzień dobry, Damianie, którego witam. Dzień dobry. Jak to się je i czym to się je, bo tych skrzyń biegów też jest kilka rodzajów. To już nie te czasy, że był jeden trzybiegowy automat hydrokinetyczny robiony przez firmę ZSF. Był nie do zamordowania. Był wkładany do różnych marek, różnych koncernów samochodów. No mamy bardzo wielu producentów automatycznych skrzyń biegów. Każdy z tych producentów ma skrzynie, które są niezniszczalne, które się świetnie sprawdzają, które przez lata są w stanie bezproblemowo obsługiwać nasze auto. Natomiast trafiają się też skrzynie, które no niestety stwarzają problemy. Czasem to wynika z jakichś wad konstrukcyjnych, może projektowych. Pojawia się nowy model na rynku, skrzynia nie jest dopracowana i na przykład producent o tym wie, ale dzisiaj już się nie testuje samochodów tak jak kiedyś przez parę lat, tylko daje do klienta, to klient zgłasza uwagi do serwisów na naprawę gwarancyjne. Czasem tak. I producent wie, co najbardziej szwankuje w takim aucie. Tak, to wynika też z tego, że oczywiście setki tysięcy kilometrów samochody testowe przejeżdżają, to jakby różnie to jest realizowane, bo są producenci, którzy sami sobie skrzynie produkują, są tacy, którzy korzystają ze skrzyń producentów zewnętrznych. No i oni jedni z drugimi muszą się dogadać. Konstruktor projektujący skrzynię biegów ma jakieś swoje wytyczne, zrobi obliczenia, wie jaka będzie moc wejściowa z silnika, no wszystko niby jest dograne, samochód w wersji prototypowej, przedprodukcyjnej, produkcyjnej, te auta jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą i są testowane i wszystko działa, ale na koniec ten samochód trafia w ręce klienta, a pomysłowość klientów jest nie zna granic, jest niesamowita i to, co ludzie potrafią z samochodami zrobić, po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Szczególnie z automatem. Plus oczywiście jedna z podstawowych rzeczy, nie czytają instrukcji obsługi, bądź też mają jakieś takie złudne przeświadczenie, że nie wiem, że no często ludzie mówią, to jest nowoczesny samochód, ja od niego oczekuję, że on będzie nowocześnie działał, czyli ja tylko leję benzynę i jeżdżę jak chcę. Automatyczna skrzynia, oczywiście te najnowsze mają całą masę elektroniki, która zabezpiecza nas przed głupotami, ale są takie starszego typu, ale nie najstarsze, skrzynie automatyczne hydrokinetyczne, czyli z tak zwanym sprzęgłem hydrokinetycznym, wandlerem i z pakietami mokrych sprzęgieł, dzięki którym są kolejne przełożenia zmieniane. I w tych skrzyniach nie ma na przykład zabezpieczenia przed rzuceniem biegu wstecznego, kiedy samochód jeszcze toczy się do przodu. A to są potworne obciążenia dla elementów skrzyni biegu, dla układu całej hydrauliki, dla tych pakietów sprzęgieł. A niestety często ludzie tak robią, że albo auto wyjeżdża z miejsca parkingowego, cofa jeszcze, już jest wbite D, już jest wciśnięty gaz. I gaz jak na amerykańskim filmie. A tam jeżeli nawierzchnia jest przyczepna, no to niestety w tej skrzyni dzieją się straszne rzeczy. Kolejna sprawa, to tutaj no niestety producenci strzelili sobie w stopę wielokrotnie i to w samochodach naprawdę z najwyższej półki zdarzało się, że producent mówił, ta skrzynia jest zalana na całe życie. Bardzo często spotykamy się z takim określeniem fill for life i tutaj nie trzeba wymieniać oleju w skrzyni. No i okazuje się, że samochody dociągają do 300 tysięcy kilometrów, zaczynają się problemy. Ja nie wiem, czy czasem te 300 tysięcy przekroczą i później zaczynają się problemy, ale
ale jakby już po fakcie producent stwierdza, no może faktycznie lepiej trzeba było zalecić wymianę oleju. Tutaj też nie można generalizować, bo rzeczywiście są skrzynie, które mogą przejechać 150 tysięcy czy 200 na jednym oleju, ale są skrzynie, które wymagają wymiany co 60 tysięcy kilometrów. Nawet. Dodajmy, to jest przecież płyn hydrauliczny, to jest olej, ten słynny ATF Dextron, no właśnie, Automatic tylko Transmission tutaj... Fluid, który był lany przez lata i on się zużywa. Jeżeli interesuje nas takie auto, a jest ono przywiezione z zagranicy, to możemy się domyślać, że już nikt się nie bawił w wymianę oleju, no bo to jest bardzo drogi koszt, szczególnie na zachodzie, ale możemy organoleptycznie sprawdzić, co tam się dzieje, jeżeli skrzynia ma bagnet, no bo jeżeli niestety skrzynia część ma bagnet, aut nie ma bagnetów. Ale pamiętajmy, że się pojawiły, poza tymi skrzyniami klasycznymi, pojawiły się w wielu markach skrzynie dwusprzęgłowe. Ale jeszcze skończmy z tymi tradycyjnymi, bo wtedy no po jakości jest bagnet, tego oleju, tak, jeżeli to się jest brunatne, ciemne. Jeżeli on jest ciemny i śmierdzi spalenizną, to znaczy, że jest bardzo, bardzo źle. Wystarczy, że po prostu odbędziemy jazdę. Oczywiście, dziękujemy. Przełączenie z drive na reverse, z drive na 3, 2, 1, z drive...